Co się działo wtedy w latach 70? Dyskoteki w szkole. Lata 70 to są moje dyskoteki w szkole. Pamiętam prywatki, pamiętam jakieś koreczki. Taki sposób na spędzanie szczególnie wieczorów sobotnich. W radiu leciało Jezioro Łabędzie, w telewizji pierwszy sekretarz partii przemawiał. W związku z tym, żeby się zabawić i po prostu oderwać od tego syfu na zewnątrz, ludzie się zbierali. No, cała sala śpiewa z nami. To trzeba było. Powiem szczerze, że ta moda powinna wrócić, bo jest coś w tym cudownego, że małżeństwo wychodzi razem, idzie potańczyć. Gdzie się one podziały? Tamte prywatki. Wojtek Gąsowski, nieśmiertelny Wojtek Gąsowski, z którym miałam przyjemność nawet wystąpić na festiwalu w Opolu. Wielki hit. Bądź gotowy dziś do drogi. I butelki coli dwie. No proszę, czyli w popkulturze już wtedy się zaczęła u nas pojawiać. Tak, ona się pojawiała w piosenkach, nie tylko chyba Haliny Frąckowiak, ale paru innych jeszcze artystów. Franek Kimono, dokładnie. Nie no, Franek Kimono to był szczyt. To podchwytliwe pytanie, co wiem o sztuce kochania. Wisłocka. Temat seksu, ja myślę, że w naszych niektórych zakątkach naszego kraju jeszcze nie jest jakimś takim tematem luźnym, więc myślę, że dużo się w tym temacie zmieniło, ale nie do końca. No o niej też usłyszałam już, czy przeczytałam jako osoba już dorosła. Nie wiem, czy kojarzę z opowieści sztukę kochania. Chyba jakoś się nie mówiło o tym, zresztą jak o wielu rzeczach w Polsce i kiedyś, jeśli chodzi o edukację seksualną, to mam wrażenie, że w ogóle jesteśmy, znaczy w ogóle jej nie ma. Nawet chęć do wiedzenia się czegoś o seksie była bardzo, bardzo stłumiona. Co jest dziwne, bo jest to temat ciekawy. Przypominam tutaj, jak zaczynałem swoje podróże po internecie. Czego szukałem, co wpisywałem i co w końcu znalazłem. Mieliśmy rozkwit kina moralnego niepokoju. 40-latek czy Janosik, no tak, te seriale to uwielbiałam i nadal uwielbiam. To są takie seriale, do których się wraca zawsze chętnie i nigdy się nie nudzą. Ha! Te seriale polskie i w ogóle filmy z tamtych czasów miały taką nutę realizmu ogromną i przez to chyba bardzo nas śmieszą do dziś. No trochę tych evergreenów filmowych polskich powstało, no wtedy. Takim flagowym projektem to był Potop, tak mi się wydaje. Pamiętam, że musiałam to oglądać, żeby nauczyć się na kartkówkę z polskiego. Jaki napój odcisnął piętno? Wydaje mi się, że po prostu w latach 70. ta Coca-Cola się zaczyna pojawiać jako po prostu element popkultury, no nie? Jeżeli ktoś w latach 70. zwłaszcza miał powiedzieć o jednej rzeczy, która mu się kojarzy z wolnością, z życiem na Zachodzie, no to z pewnością to była Coca-Cola. Ona się pojawia w moim domu właśnie przy takich okazjach jako jednak towar luksusowy. Ja przypomnę, że ona była w Polsce, ale naprawdę była bardzo trudno dostępna. To nie było tak, że stała w każdym sklepie i ja naprawdę nie pamiętam ani jednego momentu z dzieciństwa, kiedy wszedłbym do sklepu i kupił Coca-Colę. Ona była na przykład w hotelu Victoria, który był wtedy najbardziej eleganckim hotelem w Warszawie, w którym ja jako dziecko nigdy w życiu nie byłem, a tam była Coca-Cola. Ta cola kojarzy mi się przede wszystkim z imprezą, ze świętami Bożego Narodzenia. Kojarzyła się z luksusem, a tak naprawdę no to jest takim napojem dla każdego. Absolutnie tak, mam nawet dzisiaj skarpetki z napisem Coca-Cola, więc ona jest wszędzie i wszędzie nam towarzyszy w życiu. Cały czas wracam do czasu, kiedy mieszkałem na granicy z Czechami. Przychodziliśmy zawsze na granicę i zbieraliśmy te puszki wyrzucane przez turystów i pamiętam, że Italia 90, taka puszka Coca-Coli, to był skarb. Kto ją miał, to mógł wymienić na dwie inne, jakiegoś Sprite'a albo czegoś, prawda? Ale puszka Italia 90 Coca-Coli to było coś, co się stawiało na biurku i obok siebie i pisało się rozprawkę z polskiego. Płakałem na IT, tam ten chłopak otwierał tą lodówkę i miał po prostu milion puszek. Ja do tej pory mam fetysz puszek i jak idę na zakupy, to kupuję całą zgrzewkę i to leży w lodówce. Jeśli chodzi o hasła promujące Coca-Colę... Coca-Cola to jest to. Osiecka. Wiem, że Agnieszka Osiecka mogła na otwarciu pierwszego McDonalda nie być bez powodu, ponieważ wymyśliła właśnie, czy została zaproszona do wymyślenia hasła reklamowego Coca-Cola.
co jest to? Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedno z najlepszych haseł reklamowych Coca-Coli, jak można sobie w ogóle wyobrazić. Kojarzące się z uśmiechem, z radością i z czymś, no z nadzieją, ja bym powiedziała. Zawsze Coca-Cola, no to tam, taka reklama. To pamiętam. Piosenka Disco Polo. Pierwsze skojarzenia. Proszę Państwa, ja byłem true fanem zespołu Akcent. Jesteś szalona. Trzeba to zaakceptować. Bajerful, utwór... Majteczki w kropeczki, oczywiście, że tak. Nawet miałem swoją wersję w życiu, ponieważ mam rodzinę w miejscowości Łochowo, więc u nas się śpiewało Majteczki w kropeczki, Łochowo. Twoja twarz brzmi znajomo. Śpiewałem piosenkę Disco Polo i to było duże przeżycie. Jarocin, Jarocin, kultowy festiwal. Myślę, że to było wydarzenie wolnościowe. Myślę, że stworzyło nie tylko subkultury, ale stworzyło wiele osobowości, które też tworzyły polską kulturę i nas. Pracowało się całymi wakacjami, żeby oszczędzić pieniądze i wyrwać się do Jarocina. Pamiętam, mój brat jeździł na Jarocin, starszy oczywiście, co roku i to było takie wydarzenie, że wow, że jedzie całą Polskę po to, żeby brać udział w takim właśnie wydarzeniu. Robiłam to pod przykrywką wyjazdu na wakacje do koleżanki nad morze, ale jechało się później po prostu do Jarocina, zakładało się jakąś skórę. Każdy legendarny zespół, każda legendarna postać, wiele osób związanych z polskimi mediami, no albo tam było, albo brało udział przy organizacji tego wydarzenia. Pamiętam te pierwsze koncerty, które zobaczyłam na scenie jarocińskiej, Kostel Keller, Zio. Czy pamiętam ten moment, jak wjechał na próbę zespół AC Drinkers? To było nie do uwierzenia. To było niby 30 lat temu, a jednak to jest zupełnie, zupełnie inny świat, jakbyśmy się przenosili do średniowiecza. Co roku wykradałam się do czasu, kiedy telewizja zrobiła reportaż i niestety zostałam ujęta w tym reportażu z profilu i wszyscy mnie poznali. Moja matka była wściekła, że ja do tego Jarocina. Jarocin to było to. Polska Pocahontas. To jak Edyta wyglądała i jak zaśpiewała, to po prostu ładnie zajęliśmy drugie miejsce. No było to spektakularne i wszyscy się tym bardzo ekscytowali, no bo ten sukces później, tego sukcesu później nie udało się powtórzyć. Zawsze jesteśmy w włos, zawsze niewiele brakuje. Nasza martyrologia w każdym obszarze jest niesamowita. Tak, Edyta Górniak, kawał historii, jakże rozmaitej od muzyki po historię zdobywania ziemi przez obcych. Co by o niej nie mówić, talent wokalny ma. Tak, rozpiera mnie duma i uprzedzenie jednocześnie. To jest jakieś nieporozumienie, że ona tej Eurowizji nie wygrała. Ale wygrała sukces, wygrała karierę i tutaj w ogóle to jest wielki nasz sukces i jej sukces. Tak, lata 90. to też moja historia i 94. rok, kiedy Edyta już miała sukces i śpiewała To nie ja, byłam Ewą, to ja kończyłam nagrywać swoją pierwszą płytę. Ojej, uwielbiam Kasię Kowalską. Ida, no, przepiękny film. Niesamowity obraz, przepiękne zdjęcia. Oczywiście to jest bardzo ważne i miłe, że dostajemy jako Polacy tak ważne wyróżnienia, ale one nie zmieniają rzeczywistości. Jesteśmy w tym świetni. I tak było, tak jest i tak będzie. Ja byłem na Oscarach, ja mam super historię z Oscarów, ponieważ ze swoim ówczesnym przyjacielem z liceum, z Sławkiem Fabickim, byłem na Oscarach w 2000 roku. Sławek dostał wtedy nominację za film krótkometrażowy i byliśmy na Oscarach, dzięki czemu mogę się pochwalić, podobnie jak jeden z byłych premierów, że poznałem Jennifer Lopez, do której powiedziałem cześć Jennifer i ona mi odpowiedziała cześć i to się zatrzymała, bo oczywiście nie wiedziała, jak mam na imię. Coś w sumie mi się kojarzy tak, że ona była w amerykańskim Mam Talent, dobrze myślę? Sarah James, tak chyba powinniśmy o niej mówić, ponieważ to przecież wschodząca gwiazda Ameryki. No ale, co ja mam powiedzieć?
o takim talencie. Wspaniałe. Myślę, że Sarah James specjalnie wsparcia teraz nie potrzebuje, ponieważ jej świetnie idzie, więc mam nadzieję, że zajdzie dużo, dużo wyżej niż jest teraz, a teraz już jest bardzo wysoko. Tak, Sarah James to jest to. Trochę jak Coca-Cola to jest to. Fantastycznie, ale w ogóle fajnie, że znowu wracają do tej piosenki, nie tylko w młodszej odsłonie. Niewątpliwie jest to piosenka, która bardzo długo zostanie, no bo to jest taki absolutnie ponadczasowy hit, więc nie mam żadnej wątpliwości, że to jest taka piosenka, która będzie z nami bardzo, bardzo długo.